Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Odpowiedział Ananiasz: Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. Odpowiedział mu Pan: Idź, bo ja wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. Prawdopodobnie każdy z nas usłyszał kiedyś takie mocne świadectwo nawrócenia. Gangster, który już nie jest gangsterem. Prostytutka, która już nie jest prostytutką. Złodziej, który już nie kradnie. Narkoman, który już nie bierze narkotyków. Dealer, który już nie sprzedaje tych narkotyków. I tak dalej, i tak dalej. Mocne nawrócenia. Prawdopodobnie my też mamy takie nawrócenie. Bo każde nawrócenie jest mocne. Ale czy to wystarczy? Czy wystarczy nawracać się? Czy trzeba jeszcze czegoś więcej? Często słyszę takie świadectwa, że ktoś już nie popełnia zła. I czekam, a co dalej? Co dalej? Już nie popełniasz zła, więc opowiedz o dobru, które czynisz w imię Jezusa. No i tutaj jest problem. Czasami zatrzymujemy się tylko na tym, żeby się wyspowiadać tak publicznie z tego, co było kiedyś. Już tego nie robimy, ale brakuje nam głoszenia Ewangelii. Dzisiaj obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła. Święty Paweł nawrócił się w drodze do Damaszku. Sam się oczywiście nie nawracał. Spotkał Jezusa na tej drodze. I Jezus go nawrócił. Jezus powiedział mu bardzo ważną rzecz. Idź do Damaszku, tam powiedzą ci, co masz robić dalej. Wszystko ci powiedzą. Jezus przychodzi do Ananiasza dzisiaj i mówi mu: idź do tego człowieka. Ale Panie, on jest wielkim grzesznikiem. On uczynił wiele zła. Idź do niego, on już taki nie jest. Idź i co zrób? Otwórz mu oczy. Idź i go uformuj do tego, żeby już nie czynił zła, ale czynił dobro. Naucz go czynić dobro. Pokaż mu, jak można czynić dobro. Bo on już wie, że zła nie będzie czynił, bo doświadczył nawrócenia od Boga. Bóg daje nawrócenie, ale Bóg resztę pracy daje nam. Bóg daje życie nowemu stworzeniu, ale mama i tata mają wychować to dziecko. Bóg zrobił swoje. Przekazuję wam dziecko, wychowajcie je dobrze. Nauczcie je odróżniać dobro od zła. Czy jesteś już na takim etapie, że spotkałeś swojego Ananiasza, który cię uczy, jak czynić dobro? Czy może jesteś na etapie dopiero nawrócenia? Już nie czynisz zła. Pamiętaj o tym, że jest kolejny etap. Teraz trzeba się nauczyć czynić dobro. Jak to zrobić? Trzeba mieć nauczyciela. Trzeba przyjąć postawę ucznia i spotkać jakiegoś innego ucznia, który został uformowany przez jeszcze innego ucznia. Ananiasz miał swojego nauczyciela, który nauczył go rozpoznawać głos Boży, słyszeć głos Boży, wypełniać polecenia Boga i przekazuje to dzisiaj nawróconemu, już przygotowanemu do przyjęcia nauki Szawłowi, który za jakiś czas stanie się Pawłem, apostołem narodów. Paweł robił dokładnie to samo. Szedł, głosił nawrócenie. Jezus nawracał serca tych ludzi, pogan, i później uczył ich, jak czynić dobro, żeby oni później mogli przekazywać dokładnie to samo następnym i następnym, następnym ludziom. Zobaczcie, jak liczny jest dzisiaj Kościół.
Tak, potrzebujemy nawrócenia. Wielu z nas potrzebuje nawrócenia. Ale wielu z nas też potrzebuje uczniów, takich ludzi, którzy nas nauczą czynić dobro. Gdzie? We wspólnocie. Czasami idziemy na skróty i nie wychodzimy ze swojego domu. Uczymy się przez internet. Teraz bardzo dużo ludzi głosi przez internet. Jestem jedną z tych osób. To nie jest złe, to jest dobre, ale to nie jest wystarczające. Ja was kompletnie nie znam. Z niektórymi z was się spotkałem, ale to jest za mało. Ty i ja potrzebujemy spotkania w realu z ludźmi, którzy nas nauczą czynić dobro, bo ktoś ich nauczył tego dobra. Jak rozpoznawać głos Boży, jak wypełniać wolę Bożą, co robić, żeby spełniać wolę Bożą, co robić, żeby głosić Ewangelię. I mam taką propozycję. Idź do wspólnoty. Idź do wspólnoty. Zrób wszystko, żeby wyjść z domu i poszukać wspólnoty. Wspólnota jest wtedy, kiedy jest przynajmniej dwie osoby. Ty i ktoś jeszcze. Módlcie się, ucząc się wzajemnie od siebie, tego, co jest dobre. Jeżeli siedzisz tylko w domu i nic nie robisz i oglądasz filmiki na YouTubie, to jest za mało. Trzeba więcej. Trzeba więcej. Naprawdę, trzeba wyjść z domu. Czasami dobrze jest wyłączyć te filmiki. Jeśli tylko oglądasz filmiki, te odcinki, które nagrywam, to wyluzuj na jakiś czas. Taka rada. Wyłącz mnie, wyłącz innych i idź poszukać wspólnoty, w której będziesz wzrastać, w której będziesz się uczyć od innych dobra. Skąd wziąć taką wspólnotę? Bóg powołuje takie wspólnoty. Może ty jesteś taką osobą, która ma być założycielem wspólnoty. Od czego zacząć? Na pewno od modlitwy. Gdyby Ananiasz się dzisiaj nie modlił, to by nie usłyszał głosu Bożego. A tak, usłyszał, więc zacznij od modlitwy. Pytaj się Pana: Panie, jak ja mogę uczyć się dobra, czynić dobro? Jak ja mogę uczyć innych czynienia dobra? Wtedy to już jest pełnia. Nawracam się i wierzę w Ewangelię, którą poznaję po nawróceniu. Panie Boże, zapraszam Cię do mojego serca. Uczyń ze mnie ucznia i postaw na mojej drodze takiego Ananiasza, który otworzy mi oczy na dobro. Amen. Do zobaczenia w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam.